zapisane, że pojęcie informacji wprowadził Szenon. W publikacji swojej z 1848 roku. I tu rzeczywiście Amerykanie byli do przodu. Ale traktowana jest, pojęcie informacji jest traktowane tak jak pojęcie pierwotne, ale tego się nie mówi wprost. To znaczy nie podaje się definicji. I mogę powiedzieć, że zarówno na studiach informatycznych, jak i telekomunikacyjnych operują tym, to całe te studia dotyczą przetwarzania informacji, przesyłania i tak dalej, liczenia, ale proszę Was, nie definiuje się, ani nie mówi się wprost, że to się traktuje jak pojęcie pierwotne. Otóż definicję informacji wprowadził dopiero Marian Mazur, po raz pierwszy w swojej cybernetycznej teorii układów samodzielnych, to jest rok 1966, a po raz drugi obszerniej w książce Jakościowa teoria informacji wydanej w 1870 roku. I tam dopiero podał definicję informacji. Już nie musimy tego traktować jako pojęcie pierwotne. Podał rodzaje dezinformacji, pseudoinformacji i tak dalej. Też by tu omawiali dokładnie. Natomiast, co dla nas tutaj dzisiaj istotne, to nas podyktuje. Mazur podzielił generalnie informacje na dwukropek. Po pierwsze, użyteczne w procesach sterowania. I po drugie, nieużyteczne w tych procesach. Z tego punktu widzenia można powiedzieć tak, że użyteczne informacje w procesach sterowania raczej materią niż ludźmi są przekazywane na studiach technicznych, no ewentualnie na studiach medycznych. No to już sterowanie ludźmi, ale tylko w sensie fizjologii. Natomiast na pozostałych rodzajach studiów u nas zdecydowanie dominują informacje nieużyteczne w procesach sterowania. Na co się zresztą coraz więcej narzeka, że coraz większe bezrobocie wśród absolwentów, więc te informacje, które oni tam dostają, nawet nie zapewniają dostania jakiejś pracy zarobkowej. Czy to jest równoważne, jeśli chodzi o... No proszę pana, człowiek idzie na studia nie dla zabawy, tylko po to, żeby potem dostać pracę, żeby mieć z czego żyć. Więc i to jest sterowanie swoim życiem. Więc jeżeli on tam dostanie takie informacje, które mu ani nie pozwalają na zdobycie pracy, ale bo jak dostanie, to w innym zawodzie przecież. Pośród tych, którzy dostają jakieś, powiedzmy, tam prace, choćby te śmieciowe umowy, tak zwane, to bardzo duży procent, w tej chwili nie pamiętam jaki, ale bardzo znaczący procent dostaje pracę w innym zawodzie, czyli to, czego się nauczyli na uczelni, nie jest do niczego potrzebne, albo bardzo mało potrzebne. Stąd wysuwam tezę, że nasze studia poza technicznymi i medycznymi dostarczają informacji, w których dominują informacje bezużyteczne w procesach sterowania. No dobrze, i teraz proszę Was, to się krytykuje, ale nikt tego nie zmienia. I teraz dalej.
spośród informacji użytecznych w procesach sterowania Marian Mazur wyróżnia dwukropek. Informacje opisujące. I B, informacje identyfikujące. Kluczem informacje opisujące i identyfikujące. Patrz, jakościowa teoria informacji Mariana Mazura. Ta książka. Nawiasem mówiąc, jak ta książka wyszła w 1970 roku, była prawie niezauważona przez nasz świat naukowy. Ta książka czysto fachowa, więc o popularnych jakichś tam zauważeniach jej mowy nie było. Ale doczekała się tylko tłumaczenia na jeden, jedyny język, na język rosyjski. W 1974 roku wyszło tłumaczenie. Oni oczywiście wtedy nie podpisywali żadnych umów, więc nawet nie pytali autora o zgodę, ani go nie informowali, tylko nagle w rosyjskiej księgarni na Nowym Świecie pojawiła się książka Rosyjskie tłumaczenie jakościowej teorii informacji Mazura. I już jak ona w polskiej wydaniu znikła ze sprzedaży, to można było kupić to rosyjskie wydanie w rosyjskiej księgarni. No, jakie to ma znaczenie dla spraw walki informacyjnej, to ja tu pokazywałem. Choćby problem kodowania, którym szczególnym przypadkiem jest szyfrowanie i tak dalej. Sądzę, że ze względu na te zastosowania to po prostu ruscy to przetłumaczyli. I teraz kluczowe znaczenie dla informacji identyfikujących ma pojęcie entropii. No a teraz kluczem do pojęcia entropii jest oczywiście pojęcie logarytmu, które pozwolę sobie przypomnieć. Podstawowa szkolna definicja to jest logarytm, to jest liczba, do której podniesiona zasada daje nam liczbę logarytmowaną. To się pisze tak. Logarytm. Przy zasadzie A z liczby B oznaczmy X. I co to znaczy? To znaczy, że A, ta zasada, do potęgi x daje nam liczbę logarytmowaną. To już porządnie w matematyce to się wychodzi z tego wzoru. Mówi, że jeżeli liczba a podniesiona do potęgi x jest równa liczbie b, to po prostu liczbę x nazywamy logarytmem liczby b przy zasadzie a. To jest tak porządnie. A mnemotechnicznie można powiedzieć, że logarytm jest to liczba, do której podniesiona zasada a do potęgi x daje nam liczbę logarytmowaną b. Są tablice logarytmiczne. No, oczywiście teraz w komputerach to się automatycznie odczytuje. Swego czasu były suwaki logarytmiczne, gdzie można było to odczytywać. A jeszcze mam takie suwaki logarytmiczne na pana, który
używałem w czasach studiów. I to się błyskawicznie z określoną dokładnością tam do 1% od razu uzyskiwał wynik mnożenia, logarytmowania, dzielenia i tak dalej. No i teraz po co nam to jest tu potrzebne? Otóż, i tu proszę sobie podyktować, bo to będzie definicja. Jeżeli mamy zbiór zdarzeń losowych, ostatni niech ma numer N. Te indeksy to są identyfikatory. Mogą to być liczby, mogą to być litery, mogą to być nawet kolory. One tu nie występują w roli liczb. O, tutaj, czyli wielkość nie gra tu roli, to są tylko identyfikatory, tak jak numer PESEL. Nie ma sensu na przykład dodawać numerów PESEL, bo to nie są liczby w sensie wielkości, tylko to są identyfikatory. Tak samo dzielenie numerów PESEL nie ma sensu, bo to nie są liczby sensu stricte, tylko to są takie, powiedzmy, jakieś tam zapisy, mogły być jakiekolwiek inne, jakieś hieroglify na przykład, które służą do identyfikowania. Mamy tu różne zdarzenia. Na przykład zdarzenia elementarne z rachunku prawdopodobieństwa. Prawda? No, żeby je odróżnić od siebie, to dajemy im te numerki jako identyfikatory. No i teraz dalej. Jeżeli mamy zbiór zdarzeń losowych E1, E2 i tak dalej aż do EN, którym odpowiadają odpowiednio prawdopodobieństwa. Tu wracam do pojęcia prawdopodobieństwa, któreśmy omawiali. I odpowiednio to są takie prawdopodobieństwa. No, prawdopodobieństwo od E1, prawdopodobieństwo od EN. 2 i tak dalej, prawdopodobieństwo od N3. A prawdopodobieństwa to są liczby od 0 do 1. Tutaj mamy aksjomatykę, trzy aksjomaty rachunku prawdopodobieństwa. Ale te prawdopodobieństwa tutaj właśnie B od jakiegoś tam zdarzenia A. To są zdarzenia elementarne, pojedyncze, to jest pojęcie pierwotne rachunku prawdopodobieństwa, który jest tą dziedziną matematyki, która jest dobrze zaksjomatyzowana. Żebyście wiedzieli, że nie wszystkie dziedziny matematyki są dobrze zaksjomatyzowane. Ja to mówię, że matematyka, dział matematyki, który nie jest zaksjomatyzowany, to jest dla mnie sztuka abstrakcyjna, a nie nauka. I proszę sobie zanotować, jeżeli mamy zbiór zdarzeń losowych, to powtarzam, jeden, dwa i tak dalej, którym odpowiadają odpowiednio prawdopodobieństwa, przecinek, wówczas miary nieokreśloności poszczególnych zdarzeń losowych, wówczas miary nieokreśloności poszczególnych zdarzeń losowych wynosić będą odpowiednio. Odpowiednio. H duże. Od E1. Definiujemy, to są definicje. Minus P od E1 razy
logarytm przy zasadzie 2 z P. Od. Oj, przepraszam. P od. Tu powinien być nawias od E1. Ten nawias trzeba by jakoś tam zmazać. Inny kolor. No i trzeba się ubija. Ten nawias jest tu niepotrzebny. Tego nie ma. Dalej H od E2 jest to minus P od E2 razy myślimy logarytm przy zasadzie 2 z P od E2 i tak dalej. A ostatni ten ojej, tu się pomyliłem, to oczywiście ostatni jest P od E, tak. Ujkę proszę na N przerobić. I H od E N będzie równy minus P od E N razy logarytm w zasadzie 2 z P od E N. Przed Mazurem używano logarytmów również o innych zasadach. Nie tylko dwa. Ale Mazur wykazał właśnie w swojej jakościowej teorii informacji, że do celu teorii informacji sens ma tylko przyjmowanie zasady 2. Później pokażę to właśnie uzasadnienie tego. Przed Mazurem przyjmowano różne. No bardzo często zasadę 10, bo po prostu tablice tych logarytmów były przy zasadzie 10. To oczywiście można było przeliczyć na logarytmy przy zasadzie, przy innej zasadzie, ale dla wygody, żeby już nie przeliczać, przyjmowano przy zasadzie 10. A zobaczycie, że to ma swoje uzasadnienie właśnie te przyjmowanie zasady 2. Po prostu chodzi o to, że tylko wtedy możemy przyjąć jako jednostkę ilości informacji bit. Przy innej zasadzie logarytmu trzeba przyjmować inną jednostkę. I to jest o wiele bardziej skomplikowane. Teraz proszę sobie zanotować. Tę miarę nazywamy entropią. Tę miarę nazywamy entropią. To znaczy entropia związana ze zdarzeniem E1 to jest właśnie to H od E1. Entropia związana ze zdarzeniem 2 to jest to H od E2. I tak dalej z tym ostatnim zdarzeniem EN to jest właśnie to H od EN. To jest definicja oczywiście. I dalej piszemy. Definicje ciągle są. Miarę nieokreśloności całego zbioru powyższych zdarzeń losowych, miarę nieokreśloności całego zbioru powyższych zdarzeń losowych nazywamy entropią tego zbioru.
oznaczamy literą H duże. Przecież napiszemy to wzorem. H duże to będzie nic innego jak suma tych wszystkich entropii, cośmy tutaj sobie wypisali. Oto to będzie H od E1 plus H od E2 plus i tak dalej plus H od E z identyfikatorem E. Możemy to też zapisać. To już jest konwencja zapisu, oznaczenie, a nie definicja. No, znamy ze szkoły zapis takiej sumy, żeby nie wypisywać tego wszystkiego, zwłaszcza jak jest dużo tych wyrazów, to takie tasiemce mogą być. No jak na przykład byśmy tu brali entropię związaną z całą ludnością Polski, to od 1 do tam 37 z ogonem milionów według wyników ostatniego spisu, no to upraszczamy, to piszemy znak sigma, to jest grecka litera sigma. Teraz jest zabawna historia. Dawniej humaniści bardzo dobrze operowali greckimi literami, a w tej chwili greckimi literami to operują matematycy, fizycy, technicy, a humaniści nie bardzo. Więc piszemy sigma z, no, trzeba to jakoś zapisać syntetycznie, żeby nie było powiedzmy niejednoznaczności z H, czyli tych H od E, no z jakimś zmiennym indeksem I. Bo tu każdy ma swój. A tu będzie jakiś zmienny indeks, który sobie oznaczymy na przykład I. Przy czym to I zmienia się. Tu piszemy na dole sigmy od I równe 1, to jest to, aż do ostatniego N. No, kto się uczył takiego zapisu w szkole, no to się w tym obraca już dobrze. Kto się nie uczył, no to w tej chwili informuje. No, ale biorąc pod uwagę ten zapis, to można napisać tak, że to jest nic innego jak. Znowu użyjemy tego znaku sigmy, ponieważ tam były znaki minus, więc tu będzie minus przed sigmą. Sigma od I równe 1 do N z, no, tego tutaj. I używamy znowu tego znaku I zmiennego od I równe 1 do N. Będzie po prostu B od E I razy logarytm przy zasadzie 2 P od E I. I to jest zwięzły zapis. Zamiast wypisywać tą długą sumę, to sobie to tak oznacza. Tylko trzeba pamiętać o tym, co to znaczy. No, ponieważ, proszę Was, prawdopodobieństwo, jak wiemy, tutaj żeśmy pisali, no, to jest aksjomat pierwszy w rachunku prawdopodobieństwa. Ponieważ prawdopodobieństwo P, no, od jakiegoś tam E I jest większe lub równe 0 i mniejsze lub równe 1. Przypominam, że prawdopodobieństwo 0 to jest zdarzenia niemożliwego, a prawdopodobieństwo 1 to jest zdarzenia pewnego. A między tym mamy całą gamę prawdopodobieństw. No to wobec tego H zatem
entropia H będzie większa od zera. To można sprawdzić. Entropia jest, może być równa też oczywiście. Napiszmy większa równa zero. Większa równa zero. I teraz proszę sobie zanotować słownie. Ja bym później poprosił, ale na razie jeszcze nie, ale skończę dyktować to jeszcze następne. Ale jeszcze nie, na razie proszę pisać. Można udowadnić, że przy równych prawdopodobieństwach, to znaczy, jeśli będzie. A, jeszcze tu czy nie? Jeżeli P, jeszcze tu będzie widoczne, od E1 jest równe P od E2 jest równe i tak dalej, jest równe P od EN, mogę odłożyć, jeżeli prawdopodobieństwa są sobie równe, prawdopodobieństwa poszczególnych zdarzeń, entropia danego zbioru osiąga wartość maksymalną. To już jest czysta matematyka. Czyli tu z tego wynika, że jest maksymalna wartość H. Czyli nie wiadomo co. Każda z możliwości jest równie prawdopodobna. Wtedy jest entropia największa. No na przykład mamy jedno zdarzenie losowe, to jest rzut monetą, orzeł czy reszka. Jeżeli moneta jest symetryczna, no i rzucający nie jest prestidigitatorem oczywiście, to prawdopodobieństwo wyrzucenia orła jest takie samo jak wyrzucenia reszki, czyli po 0,5. I to jest maksymalna entropia. Natomiast jeżeli już wiemy, że wyrzucona została reszka, to jej prawdopodobieństwo jest równe 1, a orła jest równe 0 i to jest maksymalne zróżnicowanie i entropia jest minimalna, też już równa 0. No proszę sobie zanotować. Że w miarę różnicowania się prawdopodobieństw poszczególnych zdarzeń, entropia maleje. Przecinek. Osiągając minimum, gdy jedno ze zdarzeń P od EK, oznaczmy sobie, o, tu jeszcze się zmieści, P od EK jest równe 1. A wtedy oczywiście prawdopodobieństwo wszystkich innych zdarzeń staje się równe 0, więc możemy napisać, że P, to jest już automatyzm, P od E o indeksie różnym od K i różnym od K staje się 0.
To już mamy temat, jeden trochę ranika. Znaczy, no, dla tych innych zdarzeń ranika. Osiąga minimum entropii, wartość minimalną. Oczywiście ten termin entropia został w teorii informacji zapożyczony z fizyki. Wcześniej w termodynamice, a zwłaszcza w termodynamice statystycznej, gdzie operuje się właśnie prawdopodobieństwami, był używany. I one mają pewien związek ze sobą, może ja to podyktuję. Termin entropia w teorii informacji Termin entropia w teorii informacji został zapożyczony z fizyki. Przecinek, gdzie oznacza on miarę chaosu? Panującego w systemie fizycznym. Gdzie oznacza on miarę chaosu panującego w systemie fizycznym. Kropka. Stan równowagi o maksymalnej entropii jest najbardziej prawdopodobny. A stan o najmniejszej entropii, najmniej prawdopodobny, no słuchajcie, na przykład mamy naczynie z przegrodą i w jednej przegrodzie jest gaz, a w jednej komórce, którą mamy po lewej stronie przegrody, jest gaz, a po prawej stronie, w tej drugiej części, jest próżnia. I to jest stan o najmniejszej entropii dla tego systemu. Podnosimy przegrodę, to się wymiesza wszystko. I entropia osiąga od razu maksimum. Niemal błyskawicznie może się stać. No i teraz wiadomo, że cząsteczki gazu się tam przypadkowo poruszają. Prawda? W tym naczyniu. No może się tak zdarzyć, że przypadkowo nagle same te wszystkie cząstki wrócą do tego poprzedniego położenia i nagle znajdą się przypadkiem w jednej części tego naczynia. Tak jak było wtedy, kiedy była przegroda, a tu przegrody nie ma i to może się powtórzyć. Ale to jest tak mało prawdopodobne, że można tego w ogóle nie brać pod uwagę. No, jak przeprowadzimy tego rodzaju obliczenia, to możemy się przekonać, że stany, które istnieją na Ziemi, wysoko uporządkowane systemy, a takimi są organizmy żywe, jest nieskończenie mało prawdopodobne. I teraz jak ktoś mówi, że to przypadkowo się tak stało, że zaczął działać no, na przykład mechanizm ewolucji, który przypadkowo doprowadził do powstania człowieka. No oczywiście jest taka możliwość, ale to jest coś tak mało prawdopodobnego, że
To są astronomicznie małe prawdopodobieństwa, że możemy to w ogóle odrzucić. No ale, kochani, takich rozważań na naszych uczelniach się nie prowadzi. No jeżeli się mylę, to proszę mi pokazać. Jakikolwiek podręczniki fizyki choćby z naszych uczelni, gdzie się prowadzi takie rozważania. Bo to podważa tak zwane no, określone teorie i to podważa no, powiedzmy określony tak zwany światopogląd. Dlatego się cybernetyki nie wykłada, bo ona jeszcze dalej prowadzi te wnioskowania. Więc nie jest to przypadkiem, że my musimy się zbierać w piwnicznej izbie prywatnie czysto, bo z uczelni takich jak my szczują informacyjnymi psami. Taka jest obiektywna rzeczywistość i nie jest to robione z przyczyn naukowych, tylko z przyczyn światopoglądowych, właśnie uprzedzeń światopoglądowych. Dalej proszę Was. Dalej, entropią fizykalną. Entropię fizykalną można wyrazić w sposób analogiczny za pomocą logarytmu. I tu w nawiasie. W fizyce stosuje się inne zasady niż dwa. Fizycy na ogół używają dziesiętych logarytmów, czy jakichś innych, ale no, nie spotkałem używania zasady dwa. Zamknąć nawias, kropka. Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, a to jest prawdopodobnie najważniejsze prawo fizyki, zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, procesy w systemach fizycznych pozostawione same sobie, w nawiasie, w cybernetyce mówimy, że bez ingerencji organizatora zewnętrznego, zamknąć nawias, w miarę upływu czasu rozwijają się same. W kierunku wzrostu entropii. Tutaj jeżeli ktoś by miał dostęp do książki Eddingtona, dwa razy litera D występuje, to był no, entuzjasta, od początku entuzjasta ogólnej teorii względności Einsteina i napisał książkę pod tytułem Nowe oblicze natury. Polskie tłumaczenie wyszło w okresie dwudziestolecia. Eddington pisze mniej więcej tak, z pamięci cytuję. Jeżeli twój światopogląd jest sprzeczny z równaniami Maxwella, to powiesz tym gorzej dla równań Maxwella. Jeżeli jest sprzeczny z zasadami Lagrange'a, to tym gorzej dla zasad Lagrange'a. Ale jeżeli jest sprzeczny z drugą zasadą termodynamiki, to nie ma dla Ciebie ratunku. Przygwoździ Cię taką liczbą
przypadków stwierdzonych konkretnie, że od tego nie uciekniesz. Druga zasada termodynamiki właśnie jest najważniejszą i tam daje przykłady, jak ktoś uważa, że no na przykład z tym gazem, czy przypadkowo może się coś uporządkować, to mówi, prawdopodobieństwo tego przypadku to jest porównywalne do tego, jakby skonstruować wielką maszynę do pisania, wtedy komputerów jeszcze nie było. I puścić stado małp, które by skakały przypadkowo po klawiaturze tej maszyny do pisania. No to oczywiście może się tak przypadkiem zdarzyć, że te małpy przepiszą wszystkie książki, które są w British Library. Ale mówi, to jeszcze prawdopodobieństwo tego byłoby i tak znacznie większe niż to, że coś, że gaz się na przykład sam uporządkuje. A my w cybernetyce mówimy, prawdopodobieństwo tego, że powstało życie bez ingerencji organizatora, dysponującego odpowiednią informacją, to za chwilę będziemy o tym mówić. No można tak zakładać, ale jest to tak mało prawdopodobne, że możemy to pomijać w naszych rozważaniach. To jest jeszcze właściciela informacji. Jeżeli jest informacja, to nie musi istnieć właściciel tej informacji. Musiał istnieć. Nie, no to nie używamy słowa właściciel, bo to jest nauk prawdy, każdyśmy to do nich nie doszli. Tylko system sterujący, który dysponuje, o tym żeśmy mówili, programem. Dokładnie. Programem. Tak. Czyli nie wiem, czy nie należałoby używać pojęcia niemożliwe poniżej pewnego prawdopodobieństwa. To na pewno rzecz no tak, ale, no dobrze, ale, ale tu znowu byłoby arbitralne przyjęcie tego poziomu. No tak. Jeżeli przyjmiemy jakiś poziom prawdopodobieństwa jako minimalny, żeby to w ogóle brać pod uwagę, to właśnie tak jak Pan mówi. Z tym, że wszystkie rozważania statystyczne są tak prowadzone. Przy obróbce danych empirycznych, no na przykład w badaniach rynku, badaniach preferencji wyborczych i tak dalej, robi się jakieś tam hipotezy, weryfikuje się je przy przyjętym tym minimalnym czy maksymalnym prawdopodobieństwie błędu. I to się weryfikuje najczęściej w naukach humanistycznych. Tym ja się zajmowałem wiele lat i w tej chwili o tym mówimy. To po prostu się z reguły weryfikuje po pierwsze przy przyjęciu prawdopodobieństwa błędu alfa, a to jest błąd polegający na odrzuceniu hipotezy alfa. Więc im większe to prawdopodobieństwo kolejne, tym ostrzejsza weryfikacja. I tak się standardowo najczęściej przyjmuje albo 0,05, czyli popularnie to się mówi 5%. Prawdopodobieństwa się nie powinno wyrażać matematycznie w procentach, tylko w ułamkach, ale tak popularnie się mówi 5%. Albo 0,01 to jest łagodniejsze kryterium. No, bywają też inne, ale to się arbitralnie przyjmuje. Nigdzie nie znalazłem w żadnym podręczniku statystyki uzasadnienia, że się tak, że właśnie takie ma być. Ale można też weryfikować przy przyjęciu prawdopodobieństwa błędu beta. Prawdopodobieństwo przyjęcia błędnej hipotezy. Ale się tego nie robi. Nie wiem dlaczego. Też nigdzie nie znalazłem uzasadnienia. No, tak żartobliwie mówię, ponieważ nasi inteligenci lubują się w krytykanstwie, to wolą przyjmować prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy prawdziwej niż przyjęcia hipotezy fałszywej. No ale to tylko tak żartobliwie. Więc proszę Państwa, powiem tak. Przy obróbce danych empirycznych, jak się opieramy na danych empirycznych, bo to powiedzmy, w dzisiejszym świecie empiria imer ales.
No to ja mogę powiedzieć tak. Dla dowolnych wyników badań empirycznych można przyjąć taki poziom prawdopodobieństwa błędu, no, czy alfa, czy beta, to już wszystko jedno akurat, z tego punktu widzenia, że je przyjmiemy, albo taki poziom prawdopodobieństwa, że je odrzucimy. Po uważaniu, jak chcemy obalić, to przyjmiemy takie, jak chcemy przyjąć, to takie. No na przykład, jak przyjmiemy prawdopodobieństwo błędu alfa równe 0, no to co będzie? No, to do przemyślenia dla Was. Jakie prawdopodobieństwo błędu alfa implikuje odrzucenie każdej hipotezy statystycznej, a jakie prawdopodobieństwo implikuje przyjęcie każdej dowolnej hipotezy? No. 0 i 1. No, to przy 0 to co będzie? Wszystko odrzucimy? Wszystko odrzucamy. Słucham? Odrzucamy. Wszystko odrzucamy. A przy 1 to wszystko przyjmiemy. Tak jest. Więc to jest, proszę Państwa, powiem złośliwie, jako teoretyk, bo ja mam bardziej teoretyczne nachylenie. Chociaż zajmowałem się też weryfikacjami empirycznymi na przykład pewnych twierdzeń teorii Mazura. No to proszę Was, no tyle są warte te empiryczne weryfikacje. Ale to jeszcze, to jest dopiero początek. Ja proponuję przy weryfikacjach empirycznych na przykład nie zakładać z góry prawdopodobieństwa błędu alfa, czy beta, wszystko jedno. Beta będzie kłopot, bo nie ma tablic statystycznych do weryfikacji hipotez przy przyjęciu błędu beta. W naszych podręcznikach jest chyba przy błędzie alfa, no i niech będzie przy błędzie alfa. To proszę Was, ja podaję zawsze na podstawie tablic poziom prawdopodobieństwa błędu alfa, przy którym to jeszcze możemy przyjąć ten graniczny. Zamiast z góry założyć tam 0,05. A dlaczego nie 6, a nawet 4? Podaję, przy jakim alfa przyjmiemy to. Na podstawie tych danych statystycznych. Ale jak dotychczas nie spotkałem nikogo. No. Druga sprawa, można badać rozkłady i rozproszenie rozkładu. To jest druga metoda. Proszę Was, teraz proszę sobie zanotować. Podobnie jest z entropią w systemach cybernetycznych. Cybernetycznych, tych, w których zachodzą procesu sterowania. Uzależnienia od stanów przyszłych, alias celu. Podobnie jest z entropią w systemach cybernetycznych. Myślnik. Przy braku sterowania przez organizatora, w miarę upływu czasu ich entropia rośnie. Popularnie można to ująć dwukropek. W miarę upływu czasu bałagan robi się sam. I to jest jedyny spontaniczny proces. Jeżeli w systemie nie rośnie bałagan, to znaczy, że jest proces sterowany i trzeba szukać organizatora. Na przykład dywersanta. W ramach walki
chodzi o zwiększanie entropii w systemie przeciwnika, a zmniejszania entropii u siebie. Popularny moment rozmiaru upływu czasu, bo ona robi się sama. Wnawia się spontanicznie. To jest jedyny spontan. A miarą tego bałaganu jest entropia. A miarą wielkości tego bałaganu, choć już o wielkości wyrażone liczbowo, miarą wielkości tego bałaganu, pojęcie ilości, taki podtytuł, pojęcie ilości informacji i stopnia organizacji. I tu poproszę o nową planszę.